Gdy w 2007 roku zakładałem serwis callcenternews.pl, otrzymywałem dziennie, może inaczej miesięcznie, 2-3 informacje prasowe. Dzisiaj dziennie otrzymuję ich 20, a czasami 30. Zauważyłem, że bardzo dużo otrzymujemy kontentu i bardzo dużo czytamy tego kontentu, tylko pytanie, czy rzeczywiście go czytamy. Dlatego częściej korzystamy jednak z komunikacji wideo i dzisiaj o komunikacji wideo i o promocji poprzez wideomarketing będę rozmawiał z moim gościem Tomasz Słodki. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Tomek jest właścicielem telewizji Słodki Live, a ja nazywam się Karol Bancerz i zapraszam do kolejnego odcinka CC Talk. Według Krelseo ponad 90% z 600 przebadanych profesjonalistów branży marketingowej przyznało, że wykorzystywało treści wideo w celach marketingowych. 82% z nich oceniło działania jako skuteczne. Konsumpcja treści wideo rośnie lawinowo. Ponad połowa internautów w wieku 18-34 lata przyznaje, że w internecie korzysta głównie z materiałów wideo. Tomku, powiedz mi proszę, dlaczego proponujemy i powinniśmy raczej korzystać z wideo marketingu, a nie z content marketingu w formie pisanej? Dlatego, że świat się zmienia i coraz więcej osób chętniej ogląda niż czyta. To potwierdzają statystyki choćby tego, ile filmów dziennie jest wrzucanych na Facebooka, na YouTube'a, na Instagram, na Snapchat, a ile jest artykułów. No wiadomo, że wideo teraz króluje i tak naprawdę każdy wideomarketingowiec uderza właśnie w tę formę komunikacji. W przypadku branży call center dominują jednak treści pisane, a nie content wideo. Jak myślisz, co może być tego powodem? Co może być powodem? Ja myślę, że skostniałe myślenie, takie bardzo konserwatywne. Sam przez wiele lat, 10 lat produkowałem filmy dla korporacji jako zewnętrzna firma, która przekonywała ich do skuteczności wideo. Zauważyłem, że jest wiele firm, które... miałem na przykład kiedyś taki przetarg dla firmy farmaceutycznej, która chciała zrobić niesamowite otwarcie swojej nowej fabryki. Zaprosili nas na... pokazanie oferty, wzięliśmy sprzęt, kamery, ustawiliśmy mikser, pokazaliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało i dostaliśmy feedback po 2 tygodniach, że to była najlepsza prezentacja w życiu, jaką widzieli, że po prostu to, co zaprezentowaliśmy, jest naprawdę fajne, ale nie dla nich, ponieważ oni są zbyt konserwatywni, nie są nowocześni i boją się wideo. Więc ja myślę, że firmy mało korzystają z wideo, bo po pierwsze myślą, że to jest trudne, po drugie myślą, że trzeba nie wiadomo jak przygotowywać, a trzecią barierą jest bariera finansowa, bo wszystkim się wydaje, że wyprodukowanie profesjonalnego filmu, na przykład takiego jak ten, musi kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale przecież tyle nie kosztuje. Tak. Ten sposób, który ja proponuję, to jest produkcja kontentu wideo współdzielonego, czyli jest kilkadziesiąt firm, które wspólnie utrzymują infrastrukturę w centrum Warszawy, czyli 3 studia telewizyjne i dzięki temu jesteśmy w stanie niskobudżetowo produkować ten kontent, a my jeszcze obniżamy te ceny, ponieważ wydajemy wideoportal słodkilive.pl i na tym wideoportalu te wszystkie newsy umieszczamy. Dzięki temu mamy portal, który fajnie funkcjonuje, z drugiej strony produkujemy wideo dla klienta, który też jest zadowolony, bo tak jak na przykład ty wyprodukujesz sobie content wideo, który wykorzystujesz na własne potrzeby, ale przy okazji ja ci daję też możliwość dotarcia moimi kanałami. Dokładnie, dokładnie. No dobrze, to załóżmy, że potrzebuję wyprodukować content pod kątem swojej branży, dajmy na to. Ja akurat z tego skorzystałem, ale gdybyś miał przekonać kogoś innego, kto chciałby wejść w produkcję kontentu wideo, co byś mu radził? Od czego zacząć? Może tak jak z Voicetelem. Zaczęliśmy współpracę z Voicetelem i zaczęliśmy dla nich produkować profesjonalny kontent wideo, który wygląda jak programy telewizyjne. Od razu z Karolem podzieliliśmy się działką, że się tak wyrażę. Karol skupił się na kwestiach merytorycznych, ponieważ zna temat od kuchni, jest dziennikarzem, który specjalizuje się w tej tematyce. Ja z kolei znam się na produkcji, w związku z tym ja skupiłem się na tym, żeby wyprodukować dobrej jakości content. Więc to, czego potrzebowaliśmy, to przede wszystkim studia, kamer, obsługi zespołu, a z drugiej strony potrzebowaliśmy merytorycznego dotarcia. I przekonaliśmy Voicetel, że warto wchodzić we własne treści wideo, którymi oni później będą sobie dalej zarządzali, puszczali to w swoje media. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Voicetel ma swoje treści, którymi dysponuje we własnych mediach. mediach. Treści, które lądują u Karola na portalu 100 tysięcy unikalnych w miesiącu minimum, tak, ale czasami bywa i więcej, tak jak patrzę na te statystyki, plus słodkilive.pl, w którym wrzucamy też treści z miesiąca na miesiąc rośnie nam oglądalność, teraz już mamy 16 tysięcy unikalnych, to są dane za luty, natomiast z każdym miesiącem ta statystyka, na razie obserwujemy od grudnia, od kiedy jest portal, że 100% nam co miesiąc wzrasta. W związku z tym dajemy dotarcie dodatkowo klientowi, ale jeszcze te materiały umieszczamy na mediach społecznościowych, więc to dalej pracuje. Te filmy można tak naprawdę w bardzo różny sposób wykorzystywać na własne potrzeby. Na przykład jak przychodzisz do nas do studia, to na Plaźmie lecą cały czas w kółko te filmy, które wyprodukowaliśmy. Tak, więc osoby, każdy wchodzący gość widzi tę produkcję, którą ty wykonałaś. I każda firma tak może. No nie, Medicover na przykład, ja zachęcam do tego, żeby na plazma, które mają w centrach, leciały filmy. Zresztą przez parę lat dla nich takie filmy też produkowałem, między innymi dla szpitala Medicover. Więc widzę, że rzeczywiście to podejście do wideo jest coraz większe, coraz więcej osób chętnie do tego podchodzą, ale nadal boją się tego, że w jakiejś kwestii sobie nie poradzą. I o produkcji wideo za chwilkę porozmawiamy, jak to u ciebie wygląda. Jednym z kluczowych czynników, które decydują o sukcesie sprzedaży, jest oddziaływanie na emocje. Marketerzy od wielu lat wykorzystują ten fakt w reklamie. A co działa lepiej na wyobraźnię odbiorcy i angażuje go do interakcji? Oczywiście przykuwający uwagę film. Wideomarketing jest trendem, który z roku na rok się rozwija coraz bardziej. Stąd taka rosnąca popularność twórców filmów na YouTubie. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Słodki, właściciel Słodki Live. Tomku, przed przerwą zadałem ci jedno pytanie dotyczące tego, jak wyprodukować można content u ciebie. Produkujesz filmy krótkie, które emitujesz online na Facebooku i na YouTubie, ale również możesz wyprodukować content w postaci wynajęcia studia na godzinę. Tak, twoja autorska nazwa, studio na godziny, bardzo fajna. Można przyjść do nas i wynająć sobie studio na przykład na godzinę i skorzystać z nagrania przy użyciu 4 kamer, które są od razu montowane przez realizatora. Dzięki temu później oszczędzamy czas i koszty przy montażu czegoś takiego. Mamy 3 studia telewizyjne, jedno duże to z Telebimem oraz 2 mniejsze. Każdy może przyjść i u nas właśnie takie studio sobie wynająć. Do webinariów, do transmisji online, do prezentacji, do na przykład konferencji prasowej, w której w nowoczesnym studiu telewizyjnym można pokazać to, co firma chce przekazać. Wspomnieliśmy też o tym, że możemy redagować poza treścią wideo, również treść pisaną. Jak to wygląda? Tak, to jest bardzo ważne i to jest też super, bo świetnie dzielimy się tym razem. To znaczy, to jest tak, że osoba, która przyjdzie do nas i wyprodukuje u nas program, od razu spisujemy ten program i umieszczamy na wideoportalu słodkilive.pl. Czyli mamy pełną transkrypcję całego programu. Natomiast wideo, które wyprodukujemy, trafia też na twoją stronę i ty piszesz do tego merytoryczny artykuł lub klient daje merytoryczny artykuł i wrzucamy to na twoją stronę. Natomiast mamy też współpracę z innymi portalami. Jeśli ktoś chce, może skorzystać na przykład z brief.pl, z którym jesteśmy blisko związani i na stronie Grzesia Kiszluka umieścić także ten film, który wyprodukujemy tutaj, jeszcze z inną treścią wideo. Poza tym, że produkujesz programy telewizyjne, również dostarczasz content, podzielony tak naprawdę content do samych zleceniodawców, twoich klientów, którzy to mogą ten content dalej wykorzystywać w mediach społecznościowych. No tak, statystyki jasno pokazują, że na przykład Facebook lubi krótkie filmy do 90 sekund, Snapchat do 10, Instagram od 10 do 15, YouTube około 5 minut. W związku z tym my zachęcamy do tego, że oprócz głównego kontentu 12-minutowego, który produkujemy, dzielimy ten kontent na fragmenty, czyli na przykład część rozmowy, felieton, coś jeszcze i na przykład dzisiaj patrzyłem, to w pierwszym odcinku twojego programu było 6 takich fragmentów, które później można w różnych miejscach na naszych fanpage'ach umieszczać jako krótkie filmy. Dokładnie. Poza tym, że robimy content wideo, content pisany, i dostarczamy ten content odbiorcy, to możemy klientom również zaproponować redakcję tego contentu, czyli takie merytoryczne przygotowanie przed programem. Tak, to jest bardzo ważne i cieszę się, że ty się tym głównie zajmujesz, bo to rzeczywiście odciąża nas bardzo w produkcji, ale też pokazuje, że osoby, które myślą, że sobie nie poradzą z udźwignięciem na przykład 12-minutowego programu, mogą to zlecić profesjonalistom, czyli Karol się po prostu zna na produkcji programów, bo robi je u nas regularnie co tydzień, w związku z tym można zrzucić na niego odpowiedzialność za zrobienie całej merytoryki. Możemy też przygotować osoby do wystąpienia, czyli przeszkolić je. Przecież mamy tutaj szkolenia z Maciejem Orłosiem. Dokładnie. My też przygotowujemy osoby, które mają u nas wystąpić, więc generalnie, jeśli ktoś ma jakiś problem z tym, żeby prezentować się w nowoczesnej formie wideo, no to przychodząc do nas może mieć całe spektrum usług, które pomogą mu w tym, żeby ten content dobrze wyprodukować. I przypomnijmy, że nie nagrywasz telefonami komórkowymi, jak to niestety się jeszcze zdarza, albo lustrzankami. Choć w swoich kursach zachęcam do tego, żeby nagrywać telefonem, ale prywatne rzeczy, czyli jeśli jedziemy na wakacje, to sobie nagrywamy coś telefonem i składamy z tego film, no bo mamy super jakość. Natomiast tu warto wspomnieć, że jeśli robimy katalog firmy, no to nie wrzucamy tam zdjęć z komórki, tylko zatrudniamy fotografa albo kupujemy profesjonalne zdjęcia, które do tego katalogu wykorzystujemy. Jak to mówią niektórzy moi klienci, lustrzanką to sobie może każdy wyprodukować, ale już do fabryki, w której mamy światło, studio, telebim, dekoracje, operatorów, montażystów, realizatorów, podkłady muzyczne, czyli całe know-how telewizji, no to trzeba już wynająć studio za grube pieniądze na rynku. U nas dużo taniej, bo tak jak wspomniałem na samym początku, kilkadziesiąt firm razem zrzuca się na koszty produkcji, w związku z tym mamy je naprawdę dość niskie. I mam nadzieję, że jeszcze do produkcji kontentu i kontentu wideo wrócimy w naszym programie. Ja oczywiście bardzo zachęcam Państwa do śledzenia słodkilive.pl i ccenius.pl i do zobaczenia w takim razie za tydzień. Według badań OMG Metrics internauci w 10-stopniowej skali swoją irytację reklamami oceniają na 6. Uciekamy przed kliknięciami banerów na stronach www, instalujemy programy typu AdBlock. Marketerzy coraz chętniej sięgają po narzędzia takie jak content marketing, ale okazuje się, że najważniejsza jest jednak merytoryka, której niestety agencje PR nie zawsze są w stanie nam dostarczyć.